do poprawienia w pierwszej zakładce. Te filtry, tak? Bo chcielibyśmy chyba to zrobić razem z tymi wszystkimi zmianami. To było dużo tych zmian robionych ustawionych zaraz przed świętami. Czyli otwieramy, chciałbym po prostu, żeby Pan otworzył ten plik, z którym są zawarte. Proszę go na pulpit tutaj może zrzucić, żebyśmy nie musieli szukać. Ja wszystko widzę. Ja zamiast, nie ma planu, to tam było zgłoszone. Widzę. Dobrze. Dobrze, już to odmieniam. Tak, oczywiście. Z PP też na powiedziałem, jak się mówi, po nas tak. IPM kodowanie, BOK, no ja pamiętam ten adres. Dobrze. To wyślę panu maila, bo może dzisiaj się nam do ten to będzie samo chociaż zrobić. No już ma pan, już enter. Dobrze. Nie ma sprawy. Jeżeli panie Darku mamy tutaj na zielono, to jest tak, nowa zmiana foto do slajdera. Czyli przysłałem załącznik i tam jest foto. Dobrze, gdzie mam uzyskać dostęp do tego nowego zdjęcia? Tak jak mieliście. Już panu, jak pan zobaczy, już otwieram załącznik zmiana foto. Tak. Jest stok, jest print screen, jest, że to jest stok. Dobrze, a proszę mi powiedzieć. Że jest. Rozumiem, to jest link bez. Tutaj trzeba mieć to zdjęcie. Dobrze, a teraz panie Mirosławie, proszę mi pokazać w tym dokumencie, gdzie jest link do tego zdjęcia, żeby mógł grafik wziąć. Na górze jest cały link na zrzucie ekranu. Ja widzę, że jest ten link, ale gdzie jest ten link, żeby go skopiować myszką i go wkleić do przeglądarki w tym pliku, który pan wysłał? To znaczy, ja zrobiłem zrzut z ekranu. Nie przesłałem linka, tylko i widać, no to, cały link na zrzucie z ekranu. No to dobrze byłoby, gdyby pan zamiast zrzut ekranu ten link skopiował i wkleił do tego dokumentu im, żeby oni mieli. Prześlę, znajdę to jeszcze raz, bo tutaj rzeczywiście popełniłem błąd i prześlę link. Dobrze, idziemy dalej. Dobra. Proszę mi tłumaczyć dalej, co pan ma do zmiany jeszcze. I teraz tak. Jeżeli chodzi o poprawki, które już panu mówię, slider są wszystkie czarne pasy. Aha, już panu mówię, o co mi chodzi. Które to pasy? Jak ma pan tutaj napisane slider i wszystkie czarne pasy, czyli suwak. Jeżeli otworzymy na przykładzie na całym ekranie, cały ekran, tak. Już otwieram, proszę zobaczyć, slider i czarne pasy nie dochodzą do końca ekranu, co powinny. Już, chwileczkę, bo zgubiłem pana, nie widzę pana obrazu. Słucham? Nie widzę pana obrazu, zginął mi pana obraz gdzieś. Zginął pana mi. Nie widzę pana komputera, proszę chwileczkę poczekać. Teraz to wszystko. Muszę się niestety z panem na chwileczkę rozłączyć. Ale proszę się nie rozłączać telefonicznie i nie ruszać nic w komputerze. Dobra. Nie jest ogólnego. Aha, pan wyłączył TeamViewera swojego, dlatego tego. Musi pan jeszcze raz włączyć TeamViewera. Pan u siebie w komputerze wyłączył ten program niechcąco. Bo taką dostałem wiadomość tutaj. Ale wie pan co, ja widzę, że jest aktywny, bo nawet jest tutaj Team licencja bezpłatna, wszystko jest tutaj otwarte. Gdzie mam to włączyć ponownie? Nie wiem, co się dzieje. W każdym razie ja mam problem z połączeniem przez pana. Ja pana widzę. Znaczy widzę, że pojawił mi się taka zakładka na ekranie komputera i na pulpicie. I tutaj jest, że pan jest aktywny. Lecimy. Stanęliśmy na tym slider i wszystkie czarne pasy suwak.
już panu czytam i inne powinny się otwierać na całej szerokości ekranu komputera. Proszę pokazać. A tak nadal nie jest. Proszę zrobić całą szerokość tego. Jak chcesz widzieć to u siebie w komputerze. I proszę na cały ekran szerzyć i slider i czarne pasy wszystkie na stronie po prostu nie dochodzą do końca szerokości ekranu. Chwileczkę, bo ja próbuję coś złapać u pana, ale nie działa. Więc widzi pan myszkę, rusza się u pana w komputerze ten? Nie, tylko widzę pana na tym. Proszę rozszerzyć. O, bo pan teraz rusza. Proszę mi to rozszerzyć na całą szerokość, bo nie widzę tego. Co pan chce pokazać? Już widać teraz? Tak, widać. To są tak zwane marginesy. Marginesy po lewej i po prawej stronie, tak, stronie. Dokładnie, ja nie, to teraz, ale powinno się do końca szerokości strony to wszystko rozszerzyć, a tak nie jest, prawda? Wie pan co, nie do końca, ponieważ tak, pan ma Maca o bardzo wysokiej rozdzielczości i teraz tak, w przypadku, kiedy by chciał pan, żeby ta strona internetowa rozszerzała się na szerokość, żeby nie było żadnego marginesu białego, no to wtedy te zdjęcia, które będą wewnątrz tego tutaj slajdera, one będą bardzo brzydkiej jakości. I powiem panu tak, bardzo mało jest odbiorców o takiej rozdzielczości ekranu, jaką pan ma w monitorze. Akurat ja też mam taką rozdzielczość, ale tylko i wyłącznie mam, dlatego, ponieważ mam takie wymagania co do mojej pracy. Natomiast tutaj te marginesy, to od razu panu mówię, że w momencie, kiedy pan je, bo my możemy, to jest żaden problem, będzie strona wyglądała brzydziej, gorzej. Musi pan to zrozumieć. Strona jest wypośrodkowana i jest lewa, prawa. Wiesz, większość stron tak wygląda. Chyba, że zrobimy jakieś ekstra tło jeszcze pod spodem, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No to ja się tutaj zdaję, bo powiem krótko, jakbym panu, zresztą puszczę panu linka. No niech pan pokaże inne strony, tego typu na przykład, jak wyglądają. Niech pan zobaczy. No taka jest konstrukcja tego serwisu, tak. Proszę zobaczyć. Tak, tylko tutaj jest w tle wideo. Aha, czyli chciałby pan jednak na usilnie, żeby jednak było lewo-prawo. Znaczy, ja powiem tak, no powiem panu, dlaczego jakby się spinam tutaj na to, bo nie wiem kto jaki ma komputer i nie mam tutaj wiedzy, to co pan mówi jest to rzeczywiście rozsądne, ale czy pan mi da gwarancję, że rzeczywiście na wszystkich mniejszych monitorach tak, ja mam przy sobie drugi komputer. Tak, działało, że tak ale tak jest. Tak? Ja mam to na myśli. To ja tak. Mam rację, że no, nie wszyscy mają takie wielkie ekrany. No nie mają, to będzie gdzieś 5% ja tylko. Ja po prostu tylko wymagam tego, co miałem. No ja rozumiem, wie pan co, ja panu coś wytłumaczę teraz. Tutaj musi pan skupić się przede wszystkim na odbiorcach telefonach, bo około 70% odbiorców to będą telefony, więc tak naprawdę w ogóle. Umówmy się tak, umawiamy się w ten sposób, pani tak. Nie poprawiajcie tego, natomiast ja się zapytam swojego człowieka, który będzie mi to wrzucał na serwis. No dobrze, dobra, nie ma sprawy. Umówmy się w ten sposób. Nie ma sprawy. Idźmy dalej, idźmy dalej. Jak on mi powie, to potwierdzi, to ja się nie będę tutaj dobrze. Z tym spinał. Dobrze? Dobrze. Teraz tak. Następne, już panu mówię. Suwak. Tutaj tylko zmiana treści, że tak jak mamy. No rozumiem. To mamy czarny suwak, co jest, to mamy. Teraz jest obecnie do 900 tysięcy, a ja potrzebuję, żeby zmienić treść od 5 tysięcy do 500 tysięcy. A nie chciałby pan umieć to samemu robić, zmieniać sobie? Słucham? A nie chciałby pan się nauczyć to zmieniać sobie sam, na przykład te suwaki w przyszłości? Później ja to sobie będę zmieniał, tylko jest taka kwestia, no chciałbym to już jakby dlatego na gotowo chciałem zrobić. Jeżeli to jest dla was jakiś kłopot? Nie, to nie jest żaden problem, tylko jest kwestia tego typu, że ja myślę, że pan powinien się usamodzielnić w tym serwisie i większość rzeczy umieć robić samemu, bo po to się robi nam tutaj taki serwis z panelem do zarządzania treścią, gdzie właśnie no dobrze byłoby, żeby właściciel serwisu, czyli pan, umiał. Ale pierwszy raz słyszę o czymś takim, że ktoś u was
pan mi pierwszy raz taką propozycję dał. No bo to jest bardzo ważna propozycja, ponieważ pan musi być samodzielny, bo pan dostaje narzędzie do pracy i pan powinien tym narzędziem umiejętnie obsługiwać, więc tak naprawdę... To pierwszy raz słyszę o tym, to jak pani powie, gdzie ja mam to zrobić, to ja bym sobie dawno to zrobił. No to więc tak zrobimy, że ja poproszę ich, żeby nagrali film instruktażowy z korzystania z tego serwisu i będzie pan miał wszystko. I będzie pan mógł sobie całymi dniami zmieniać na stronie wszystko. No to wtedy ja bym nikomu głowy nie... No to otóż to. Ale dobra, przejdźmy do kwestii takich bardziej, gdzie jest wymagane. Już powiem, dobra, i teraz... tutaj no to tą treść mam, czyli na Slajderze rozumiem, że też ta treść... Nauczymy pana, jak zmieniać na Slajderze treści. No. Natomiast jest tutaj momencik. Przepraszam, jestem na stronie też gotówkowej, muszę jeszcze się cofnąć, bo tutaj przesłałem panu stronę kredytów gotówkowych, a nie stronę główną, chociaż to jest wszystko podobne, ten sam problem. Możemy przejść na stronę kredytów gotówkowych? Możemy wchodzić już, śmiało. I teraz tak, jeżeli chodzi o stronę kredytów gotówkowych, panie Darku, ona mi się w ogóle nie otwiera na telefonie. Co pan powie? Może ja sobie spróbuję na swoim telefonie wejść. Ja na iPhone'ie działam. A, na iPhone'ie. Ja spróbuję u siebie na Androidzie. Jak wygląda sytuacja? To jest kredyty indywidualne, tak? Kredyty indywidualne. Proszę wejść w kredyty indywidualne. Grupę kredytów indywidualnych. Dobrze, ale tak, dlatego, ponieważ ten guzik tutaj, w tym miejscu, kredyty indywidualne, to jest guzik, który jest niedziałający, natomiast pod spodem... proszę rozwinąć menu. To inaczej. Ja nie mogę kredytów indywidualnych rozwinąć. Ale niech pan teraz myszką ruszy, tak? Bo ja nie mogę wciąż tu nic zrobić. Może pan myszką poruszać? Czy pana myszka się rusza? Ale gdzie? Na telefonie czy na komputerze? Nie, na komputerze. A nie, nie. I proszę zostawić, proszę tak zostawić, jak teraz pan widzi. I teraz proszę popatrzeć na jedną rzecz. W momencie, kiedy pan chodzi myszką na kredyty indywidualne, rozwija się panu menu. I w tym menu mam pan do wyboru dwa guziki. Ale w komputerze niech pan kliknie na kredyty indywidualne. A to ja wiem, ale ja w telefonie nie mogę. Nie, pan nie kliknął teraz na kredyty indywidualne. Pan teraz kliknął na guzik niżej. Proszę jeszcze raz iść do góry. I proszę posłuchać mnie spokojnie. Podejść do tego menu do góry jeszcze raz. O, najeżdża pan myszką na kredyty indywidualne. Proszę teraz w tym miejscu kliknąć myszką. Nie zrobił pan tak, jak kazałem. Pan zszedł na dół do następnego guziku i kliknął. Proszę kliknąć na ten guzik właśnie tu. Kredyty indywidualne. Działa czy nie? Nie działa, bo nie... Właśnie. I tak samo jest w telefonie. Ale to inaczej. Ja miałem na myśli, że jeżeli ustala, to w telefonie musi działać, bo... Ale w telefonie działa co panu? Działają niżej guziki. Ale teraz ja dokończę. Jak mamy finansowanie firmowe... to na telefonie się rozwija całe menu i to działa. Nie, pan musi zrozumieć, że to, co pan w telefonie widzi, to jest to samo, co pan widzi w komputerze, tylko że w innych rozmiarach. No tak, tylko że ja nie mogę otworzyć menu w telefonie odnośnie kredytów indywidualnych. Dlatego, ponieważ takiego guzika nie ma działającego, jest tylko to sama treść i tylko rozwijane menu w dole. Dobrze, to panie Darku, to w ten sposób. Wiadomo, że jak robiliśmy projekt... Tak. Tak, mieliśmy na myśli, że jak później robiliśmy kodowanie, to wiadomo, że mieliśmy na myśli, żeby to działało też na telefonie. Dobrze, a proszę mi pokazać na pokazać teraz na komputerze swoim treść kredyty indywidualne, tutaj, w tym komputerze. Jeszcze raz? No, kredyty indywidualne. Proszę mi pokazać treść zawarta w guziku kredyty indywidualne. Nie ma, bo to jest grupa, która nie było potrzeby robić... No i tak samo nie ma w telefonie, to jest normalne. Panie Darku, ale ja nie rozumiem tutaj, bo wiadomo, że jak robiliśmy stronę, projekt strony, tak, my nie mieliśmy możliwości tego sprawdzenia, bo to był tylko projekt. Dobrze. Prawda? Natomiast jak już kodujecie, programujecie, to wiadomo, że było ustalone, żeby to na telefonie działało. Ale natomiast co? Ja nie muszę się na tym znać, proszę pana, że jeżeli
Panie Mirosławie, ale to działa w telefonie. Tylko, że nie guzik kredyty indywidualne, tylko kredyty gotówkowe i konsolidacyjne i kredyty hipoteczne. A u mnie nie działa. Ja mam problem, że w ogóle nie działa. Ja nie mogę tego rozwinąć. A u mnie działa? Nie działa, ja podkreślam. Nie działa, nie mogę tego rozwinąć. No rozumiem. Ty masz iPhone'a, Paweł? A może sprawdzić w iPhone'ie IPM kodowanie? IPM kodowanie, wszystko razem. Kropka. Już ci mówię. Kropka B jak Barbara, E jak Alicja, Eliza, tak? O jak Olga, K jak Krzysztof, B OK, no? B OK, kropka PL. I dobrze, dotarłeś do tej strony? I teraz wejdź w zakładkę drugą, w menu kredyty indywidualne. Rozwijacie się kredyty indywidualne na dwa guziki pod spodem? Podasz? No to wszystko jest jasne. Na telefonach Android działa, a na telefonie jabłuszko, tak? iPhone nie działa. Tam to menu, czyli teraz się sprawa wyjaśniła. Dobra, czyli już wiemy. I to z tym mam problem, że tutaj nie. Dobra, w porządku. To idziemy dalej. Dobra, to mamy już ustalone. Mhm. Ja pisałem, że teraz mamy tutaj pod spodem, jest napisane, nie jest nadal zrobione. Ale co nie jest zrobione? Proszę mi mówić konkretnie, co nie jest zrobione? Jesteśmy w sekcji, już konkretnie mówię. Mhm. I mamy 13 prostokątów, prawda? Jest ich 13? A jest, rzeczywiście ich więcej. No, tutaj 13. Mhm. I teraz tak, to nie są takie prostokąty, które dawałem załącznik, już panu mówię, jeden załącznik i dawałem taki przykład konkretny, zrzut z ekranu, już panu otwieram. Mm-hmm. O, proszę sobie. Mm-hmm. On powinien być w takim kształcie, a nie jest. To znaczy chodzi o dokładnie o jaki kształt? Czy by był prostokąt bardziej leżący? Taki prostokąt, tak jak jest na zrzucie z ekranu. Bo tu jestem, czyli teraz bardziej prostokąt niż kwadrat. Jeszcze, tak? jeszcze bardziej prostokąt niż kwadrat. Dokładnie tak. Mhm. I teraz i druga kwestia. Tak. Jeżeli chodzi, tutaj mamy kształt już omówiony. Mhm. Następna kwestia jest taka, jak mamy treść, oprocentowanie, tak, prawda, prowizja, RRSO, rata, to rata powinna być niebieski, bo ja jak przesyłałem wcześniej, 20 grudnia plik, to po prostu dałem wam w Wordzie, a ja mam makowski i pisałem o tym, że powinna ta czcionka być tylko na niebiesko i grubą czcionką. Dobrze, rozumiem. Ta rata była w porządku. Więcej uwidoczniona. Dobrze. To jest pierwsza rzecz. Mm-hmm. Natomiast wniosek online bez zapytań do BIK to powinno być jako zielony przycisk. Jako zielony przycisk. Ale ten przycisk gdzie będzie kierował jako przycisk? Do guzi? On będzie nas kierował, który wy to teraz nie macie, ja nie oczekuję tego od was. On będzie nas kierował do naszej analizy, do naszego formularza. Ale on ma być przyciskiem. Dobrze, w porządku. Dobra. I teraz tylko taka jeszcze tutaj prośba, że ta rata to ma być taki sam niebieski kolor, jak mamy wyżej suwa, prawda? Tak. I też, żeby było grubą czcionką. Dobrze. Żeby ona była jak najbardziej widoczna. Dobrze. Tak jest we wszystkich kwadratach, które są tutaj i
które będą takie, przepraszam, prostokąty, i te, na tych stronach, które się pojawią, takie prostokąty z produktami. Rozumiem. Dobrze. I to by było. I teraz tak, jak pan zrobi więcej to proszę zobaczyć, że otwierają się, powinno się tylko otworzyć z tego prostokątu cały opis, a otwierają się trzy pozostałe, dwa pozostałe. A powinien się tylko jeden otworzyć, prawda? I to jest ten błąd. Dobra. To jest to. I następnie, i co do tych prostokątów, to ja tutaj nie mam więcej uwag. W porządku. To, żeby było po prostu, powiem krótko. Czcionka, oczywiście do wszystkich grubsza, gruba czcionka, rata niebieska, grubsza, taka jak jest na suwaku kalkulatora niebieska, a wniosek, żeby był jako przycisk. Słuchaj, wiesz co, ja jestem w robocie teraz, rozmawiam z klientem, jak skończę rozmowę, to odzwonię do ciebie, dobrze? No tak. Już jestem. Ja też pana nie słyszałem przez chwilę. Już jestem z powrotem. Już jest lepiej? Jest lepiej teraz. Tak, było słychać, co pan mówi. Dobra. I to jest to. I teraz proszę zjechać na dół. A cześć. Ja mam ten numer zjechał. Nie wiem, czy ja zjechałem. Proszę zobaczyć. Powiedz mi, odnośnie tego Rafała. Bo... No widzę te kwadraty, no. I pan też chce, żeby one były takie prostokąty bardziej, tak? Tak jak dałem ten... Tak samo rata, chce pan, żeby było na niebiesko i że więcej, wniosek o online to był guzik. To wszystko wiem, no. Panie Darku, te takie prostokąty wielkości, one były... proszę zobaczyć... Ja widzę, widzę, widzę. Projekt IPM, strona Google, to one powinny być takie same wielkości, takie same... No w porządku, będą takie. Jest dziura, wszystkie aparaty przygotowane, ale teraz, ktoś musiał... Jak, proszę zobaczyć, zjechałem na dół. Tak. Mamy taki przycisk, rozwiąż całą ofertę. Tutaj te prostokąty, to i się zdublowały, ja ich nie potrzebuję. Tutaj one nie powinny w ogóle ich być. Pan ich tu nie potrzebuje, tych tutaj prostokątów niżej. Bo to teraz 26, a ja potrzebowałem 13. No rozumiem. A te prostokąty skąd tu wynika, że one tutaj są? Skąd to się wzięło? One mają być gdzie indziej? Dobra. Dobra. Czyli ma ich nie być. Dobra. Idziemy dalej. Widzę, że 263 nie ma, 260, a tak jeszcze jest. Została ominięta po kolei, jak jesteśmy we mnie. Ale mają teraz, tylko rapo wszystkie może. Sekcja, że pod tymi prostokątami będziemy mieli powrotem, jak je poprawimy. Powinna być sekcja, już panu mówię. Może Łukasz ma tego przypisanego. Sekcja kalkulator zdolności kredytowej. Dobrze, czy ta sekcja gdzieś teraz jest w serwisie? A tego nie ma w ogóle. Dobrze, ale ta sekcja gdzieś, a w ogóle obecnie w tym zakodowanym serwisie nie ma. Gdzie ona była, ja opisałem tak jak jest w pliku, punkt po punkcie i tak sekcję jechałem po kolei z góry na dół, prawda? I teraz jak mamy drugi punkt w pliku, brakuje sekcja, cała sekcja następna, sekcja kalkulator zdolności kredytowej. Ona była w projekcie. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy programiści mają treść do tej sekcji? Jakieś dane mają, jakieś... Oczywiście, bo oni w projekcie, ja mogę pan wysłać wrzut z ekranu. W porządku, nie musimy się... Jeśli mają, w porządku, idziemy dalej. Ja już to wszystko mam zapisane, proszę iść dalej. Panie Darku, tak jak widać po kolei w pliku, co jest na żółto, to znaczy, że tego albo brakuje, albo jest do poprawienia. A to, co jest na zielono, jest wszystko w porządku. Projektu jak było. A to... prostokątami, to była ta jedyna zmiana. Dobrze, proszę pana, a jeszcze takie pytanie. A zielono, zielony kolor oznacza, że jest wszystko w porządku. Żółty znaczy, że do poprawy. Idziemy dalej, dobrze. Tyle, że teraz zauważyłem, nie wiem skąd to się wzięło, mam na zielono, jak jesteśmy pod prostokątami, które tak poprawicie, brakuje treści, mniejsze informacje, co mam teraz na zielono. W porządku. Bo jeszcze wczoraj było, że było na 3
W porządku, będzie poprawiony. Ja jestem tutaj cały czas na bieżąco, widzę, obserwuję, monitoruję, będzie pan to miał zmienione. Dobra. Idziemy dalej. Panie Darku, jeszcze jedna kwestia brakuje. To, co mamy na żółto, jak pan widzi, brakuje nadal nad wszystkimi prostokątami, czyli nad tymi prostokątami. Tak. Powinna być taka treść, taki tytuł, kredyty gotówkowe na dowolny cel z dodatkową gotówką. I teraz nie wiem, to, co pan mówi, czy ja mam to zrobić, czy wy to zrobicie i dlatego też, dlatego też dzisiaj przekażę im informację, co jest do zmiany i poproszę ich o to, żeby zrobili film instruktażowy skorzystania z serwisu, żeby pan mógł sobie swobodnie sam zmieniać treść. Ale na razie skoncentrujmy się na tym, co jest do zmiany. Dobra, idziemy dalej. Co tam jeszcze jest dalej do zmiany? Czyli brakuje tej sekcji zdolności kredytowej, kalkulator. Jak otrzymać kredyt gotówkowy? Czy to mamy jakieś uwagi? Tutaj to brakowało treści. Treści brakowało, jak otrzymać tani kredyt gotówkowy. To po prostu cała ta treść, która jest tutaj u mnie w pliku na żółto, to po prostu trzeba by było ją kopiuj, wklej, umieścić w tych czterech punktach. I nic więcej. Tu jest to. Produkty dostępne w naszej ofercie. Momencie. Kredyty gotówkowe na korzystniejszych warunkach. To już tutaj zostało mi teraz. Jest. To jest ta sekcja. Pod dużym dużym kwadratem. A nie prostokąty, czyli tego samo szerokie duchy. Proszę nie, że prostokąty, żeby był kwadrat załącz. Aha, już momencie. I tu są złe prostokąty, już panu mówię. Już otwieram tak, załącz. Są takie rzeczy, to my robimy teraz, my nie poprawiamy tego skrytu. Robimy dodatkowe rzeczy, załącznik, żeby było łatwiej, żeby gdzieś tam, dajmy do przesuwania, ale to nie robimy, bo nie ma naprawionego błędu, bo to wszystko działa. Tak proszę jak zobaczyć, powinny być zamiast takich małych prostokątów, jakie są obecnie na stronie, prawda, produkty dostępne w naszej ofercie, co jest tytuł, powinny być takie duże i więcej informacji. I więcej informacji. Dobra, w porządku. Dobra. A ta treść jest w notatniku, że można ją skopiować i wkleić? Tak, kopiuj, dobra, dobra. Idziemy dalej. A kiedy to było? To już mamy odgadane, że to, 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 co jest niepotrzebne, to jest dobre rzucenia, prawda? To mamy odgadane. I to wszystko. Momencik, przepraszam, nie wyrzucnęło mi minimum formalności wszystkie wypłaty. To była treść. Aha, i tu jest błąd, tyle że co mamy z sekcji, dlaczego warto nam zaufać ten czarny pas. Tak. Po prostu zrobiliście tylko w treści błąd, bo było zawsze 100 plus, to powinno być 100 MLN, czyli 100 milionów, tak? Uruchomiony kredyt to jest tylko 100 plus, nie wiadomo o co tu chodzi. Czyli ma być, ma być MLN. PLN, dobra, dobra. A milionów, rozumiem, jednostka, dobra. Dokładnie, 100 milionów, tak, to jest 150, a teraz jest 100, a powinno być 150 milionów plus, a jest 100 bez milionów. Rozumiem, wszystko rozumiem. Dobra. Dobra, i teraz mamy sekcję, co zyskasz, taka tabelka, to powinna być ta treść, która na żółto w pliku jest zaznaczona. To powinna być tutaj wklejona i to wszystko. Rozumiem. Idziemy dalej. I teraz jeden główny błęd. To samo powinno być ta identyczna treść, która w pliku jest. No ja widzę, widzę. Umieszczona w każdym. Przy rozwijanym, tak. Tutaj w punkcie 7 głównych grzechów ta treść kopiuj w wklej. W porządku. To jest to. I to wszystko. I to wszystko, tak? No. I to i to. I otóż, aha. Tak. Od razu mogę zaznaczyć na podstawie tylko innych stron, panie Darku, że te slajdery, ten obecny slajder, który jest teraz, ja próbuję to na przykładzie innych stron. Jak otwieramy w telefonie, ale mówię, ja otwieram to na iPhone, bo no dobra, no i proszę patrzeć, to są to auty, które za nie będą też przyjęte przez programy, to jest tylko jakieś testowe. Dobra, dobra, wie pan co? Ale doleczmy, że mamy jakby jedną stronę kredytów gotówkowych omówione
mam taką propozycję. To uważam, że to, co z panem teraz omówiłem, zróbcie poprawki. To, dokładnie. Zostało zrobione, dajcie instruktację. To jest jasne, to ja tylko nie mogę się doszukać tego auto. Ja to wszystko jest okej. To wszystko jasne.